Podkaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochut. Dziś porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach w Górskim Karabachu, Górskim Karabachu, gdzie ostatnio sytuacja bardzo szybko się zmieniała. Pod koniec września Azerbejdżan rozpoczął operację militarną, która potrwała niecałe dwa dni. W wyniku tej operacji militarnej doszło do kapitulacji władz tego para państwa i do ogłoszenia samorozwiązania Republiki Górskiego Karabachu, które ma nastąpić 1 stycznia 2024 roku, te wydarzenia doprowadziły do masowego eksodusu ormiańskiej ludności Górskiego Karabachu, eksodusu oczywiście w kierunku Armenii. Dziś mówi się o tym, że nawet ponad 100 tysięcy ludzi opuściło już Górski Karabach, i właśnie o tym będę rozmawiał z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, Wojciechem Góreckim. Witam cię bardzo serdecznie. E, witam, dzień dobry. To jest podcast ośrodka studiów wschodnich. Jaki to jest odsetek Ormian, który wcześniej zamieszkiwał Górski Karabach? Krótko mówiąc, jaka jest skala tej emigracji, tej ucieczki? No, jak się wydaje, wyjechali niemal wszyscy Ormianie, niemal cała ormiańska ludność Górskiego Karabachu. Na miejscu pozostały jednostki, osoby chore, starsze, przede wszystkim samotne, no bo wiadomo, że, że, że nawet chore i starsze, które miały rodziny, no to jakoś tam zostały zabrane. No i zostało trochę ukrywających się karabachskich polityków. Natomiast w wymiarze procentowym wygląda to mniej więcej tak, że rzeczywiście jest mowa o 100 tysiącach, 100 tysiącach, 500. Tak władze Armenii szacują, czy, czy podają, dokładną liczbę uchodźców. Natomiast wcześniej władze Armenii mówiły, że Karabach zamieszkuje 120 tysięcy ludności, czyli tutaj mielibyśmy pewną nieścisłość. Jak się wydaje, te dane były po prostu przeszacowane i jeżeli tam zostało tysiąc osób, czy, czy niewiele ponad tysiąc, to, to myślę, że o, takiej skali, że o takiej skali mówimy. Czyli jest to po prostu eksodus, jest to całkowite Opuszczenie przez ludność ormiańską tego terenu, co oczywiście no, w tej chwili jest bardzo trudno powiedzieć, czy, czy na zawsze, czy część tych osób zdecyduje się wrócić, zamieszkać w Azerbejdżanie, czy będzie taka możliwość, czy będą może osoby, jeżeli taka sytuacja będzie możliwa, będą krążyć pomiędzy Armenią a Górskim Karabachem w Azerbejdżanie, no ale na to wszystko jest jeszcze za wcześnie, na, na takie spekulacje jest jeszcze za wcześnie. No, na chwilę obecną możemy powiedzieć, że w Górskim Karabachu prawie nie zostało Ormian. Co spowodowało, że ta ucieczka, bo chyba trudno mówić o emigracji, skoro odbyło się to w tak krótkim czasie i w tak dramatycznych okolicznościach? Widzieliśmy w internecie nagrania porzuconych mebli, porzuconych rzeczy na ulicach chociażby Stepana Kertu, największego miasta byłej już Republiki Górskiego Karabachu. Co spowodowało, że Ormianie tak szybko chcieli opuścić ten region. Z zapowiedzi władz wynikało, że samo rozwiązanie Republiki nastąpi dopiero za kilka miesięcy, 1 stycznia, tymczasem wystarczyło no, ile dwa tygodnie, żeby właściwie wszyscy wyjechali. No tutaj zacznijmy od małego postscriptum. Przyzwyczailiśmy się mówić Stepanakert, natomiast to jest uznane międzynarodowo także przez Polskę, obszar Azerbejdżanu. Azerbejdżańska nazwa Stepanakert to to Hankendi, więc też przyzwyczajajmy się do tej nazwy, bo ona będzie częściej teraz padać. Oczywiście zgodnie z europejskimi konwencjami nazwa mniejszości narodowej też może być oczywiście używana i to nie ma w tym nic złego, ale po, pamiętajmy, że po, w nomenklaturze azerbejdżańskiej stolica tego obszaru, największe miasto to, to właśnie Hankendi. Co spowodowało eksodus? Przede wszystkim obawa, lęk, strach przed tym, co nastąpi. Już było wiadomo pod, w ostatnich dniach września, że prędzej czy później, raczej prędzej niż później, armia azerbejdżańska do Karabachów kroczy, do tych terenów, które były jeszcze do niedawna pod kontrolą Ormian. I właśnie obawa przed tym, co się wydarzy, skłoniła Ormian do decyzji o wyjeździe, o emigracji stamtąd, o wyjeździe, czy też, jak, jak powiedziałaś, uciecz, ucieczce do, do Armenii. Czy te obawy miały uzasadnienie? Z jednej strony władze azerbejdżańskie bardzo mocno podkreślały, że zapewnią Ormianom wszystkie prawa obywatelskie, takie jak mają inni obywatele Azerbejdżanu. Z drugiej strony pamiętajmy, że trwający, no już w obecnej odsłonie ponad trzy dekady konflikty spowodował y, ogromną nieufność. W zasadzie brak jest elementarnego zaufania pomiędzy stronami. Strony sobie nie ufają i tutaj Ormianie po prostu no, nie uwierzyli w te zapewnienia. Można sądzić, że, że bali się właśnie represji. Z jednej strony za trzystoma osobami władze azerbejdżańskie, tak zwanymi armijskimi separatystami, czy, czy nie tak zwanymi, no bo rzeczywiście to, to było separatystyczne para państwo wystawiono listy gończe. Natomiast z zapowiedzi, no i te listy gończe wystawiono za politykami, dowódcami wojskowymi wyższego szczebla, czyli teoretycznie zwykli ludzie, tak zwani zwykli ludzie, nie mieli się czego obawiać. Natomiast z wypowiedzi różnych azerbejdżańskich polityków, parlamentarzystów, można było wyciągnąć wniosek, że do wyjazdu będą też zmuszane osoby, które na przykład mają paszport rosyjski. Nie wiemy, ile takich osób jest, ale z pewnością jakaś część mieszkańców Górskiego Karabachu, Ormian, tamtejszych taki paszport otrzymała, obywatelstwo Federacji Rosyjskiej przyjęła. No i co to oznacza popełnić przestępstwo przeciwko Azerbejdżanowi? No można sobie wyobrazić w jakiejś tam najszerszej interpretacji, że każda osoba, która na przykład zawarła związek małżeński i zarejestrowała go w Karabachu, no złamała azerbejdżańskie prawo, no bo posługuje się nielegalnym dokumentem. Więc jeśli tak bardzo, bardzo szeroko interpretować, no to to, to, to takie obawy mogły wyniknąć być może Absurdalne, ale tak jak powiedziałam, są całkowite, jest całkowity brak zaufania pomiędzy stronami. Poza tym, chęć powrotu do Karabachu, czy też przyjazdu zgłosiło około, według władz w Baku około 150 tysięcy Azerbejdżan. I również pewnie była też obawa przed tymi sąsiadami, którzy. Są to Azerbejdżanie, którzy opuścili ten region po tym, jak został zdominowany przez Ormian należy sądzić, że w większości tak, że, 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 że osoby, które urodziły się, wychowały w Baku, no raczej nie będą się przesiedlały do, do Górskiego Karabachu, ale oczywiście tak, osoby, które 30 par lat temu zostały zmuszone z kolei przez, przez Ormian do ucieczki w drugą stronę, a także ich potomkowie, którzy jakoś tam sobie obraz hodowali tego raju utraconego, będą chcieli wrócić. No i siłą rzeczy no, będą chcieli się mścić, jakkolwiek byśmy tutaj nie, nie, nie starali się wierzyć po Politykom i być może ci politycy mają nawet szczere intencje, to natura ludzka jest taka, że, że, że ta chęć zemsty jest w tą naturę ludzką wpisana, więc takie obawy były. No i wreszcie fakt, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy trwała blokada Karabachu. Ona przybierała różne formy, ona była z różnym natężeniem prowadzona, ale od grudnia 2022 roku, no, praktycznie do września, do początku operacji militarnej taka blokada trwała. Ormianie mieli utrudniony wyjazd z Karabachu, nie dostarczano tam różnych produktów w pewnym momencie doprowadziło to na skraj głębokiego kryzysu humanitarnego karabaskie para państwo. No i Ormianie odbierali to oczywiście jako presję na siebie, jako, jako, jako chęć właśnie zmuszenia ich do, do wyjazdu, do opuszczenia Górskiego Karabachu. No i to wszystko się złożyło właśnie na tę decyzję. No i poza tym oczywiście, jeśli wyjeżdża znaczna część mieszkańców, no to pozostali, którzy być może jakoś tam rozważali pozostanie, no też, też nie będą zostawać jako, jako sami, nie wiem, na ulicy, w domu, czy, czy w jakimś kwartale miasta. Jeżeli wszyscy wyjeżdżają, no to... No to, to też, to, jak to, rozumiem, walą się usługi publiczne, wali się handel. W tak. związku z tym to, to miasto przynajmniej na jakiś czas przestaje funkcjonować, aż nie pojawią się nowi lokatorzy, nowe władze, nowy porządek. Właśnie, chociaż tak jak powiedziałem, ja nie wykluczam, że część z tych ludzi, którzy z tych 100 tysięcy, którzy wyjechali, jakoś tam będą starali się wracać, czy badać. Dać możliwości powrotu, no bo wiekami, wiekami po prostu ta ludność tam żyła, więc pewnie tak, taka chęć była. No tak jak teraz widzimy chęć u Azerbejdżan do powrotu do Karabachu, gdzie albo oni sami, albo ich rodzice, dziadkowie mieszkali. Ta myśl o powrocie może się też pojawić w związku z tym, jaka sytuacja czeka tych uchodźców w samej Armenii. To jest jednak ogromna grupa ludzi, ogromna, jeżeli spojrzeć na rozmiar ormieńskiego państwa, 3 miliony niespełna mieszkańców ma Armenia nagle przyjeżdża 100 tysięcy ludzi. Podejrzewam, że poradzić sobie z takim napływem ludności nie będzie łatwo. E, tak, z całą pewnością. E, co prawda. E... Skutki tego eksodusu tego, tego są łagodzone przez fakt, że to są Ormianie, którzy mają często rodziny w Armenii, którzy często podróżowali do Armenii, posługują się językiem ormiańskim, ale pamiętajmy, że oni mają. Po pierwsze, jest to inna grupa trochę etniczna, oni troszkę innym tym ormiańskim się posługują. Oni się przez całe lata uważali za takich może, może nie lepszych Ormian, ale takich Ormian bardziej, czy odważnych, czy bardziej takich hołdujących tradycyjnym celem. Homormiańskim, w związku z tym, że, że, że byli na tej pierwszej linii, a teraz znaleźli się w sytuacji po prostu ludzi pozbawionych domów i to, to oczywiście rodzi frustrację. Poza tym w Karabachu rządził reżim, który rządził w Armenii do 2018 roku, do rewolucji, kiedy do władzy doszedł Nikol Paszynian. On tą grupę, tą elitę dawną, tak zwany klan karabachski w Armenii odsunął od władzy, natomiast w samym Górskim Karabachu, w tej nieuznanej republice, cały czas ta elita rządziła. Tam dużo bardziej były nastroje prorosyjskie silne niż w samej Armenii, więc pojawienie się tej grupy w sposób naturalny wzmacnia opozycję anty-Paszajewowską w, w samej Armenii. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to duża grupa. No tutaj różne szacunki mówią, że w ludności w Armenii jest jeszcze mniej niż te, te niemal 3 miliony, że, że to jest 2 miliony, czy około 2 milionów realnie, bo reszta gdzieś tam za granicą przebywa, czy, czy czasowo, czy bardziej na stałe i pracuje. Pracuje, więc rzeczywiście te 100 tysięcy, jeśli się znajdą, w, 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 nie, nie rozproszą po całej Armenii, a sądzić należy, że będą się raczej trzymać razem będą się trzymać w jakichś grupach. No to oczywiście problem absorpcji będzie, chociaż też można jakieś tam dostrzec szanse. Armenia cierpi na deficyt rąk do pracy, Armenia boryka się z kryzysem demograficznym, i być może to pojawienie się tych ludzi też, w jakimś tam aspekcie będzie impulsem do rozwoju gospodarczego, zobaczymy. Porozmawiajmy jeszcze o konsekwencjach politycznych. Paszynian nie zdecydował się na przyjść z pomocą Karabachowi w momencie, kiedy zaczęła się ta operacja militarna Azerbejdżanu, również po to, by nie, nie wplątać Armenii w kolejną wojnę karabaską, która mogłaby się w opłakany sposób dla tego państwa skończyć. Natomiast nie wszystkim ta decyzja się spodobała. Były protesty w samej Armenii. W momencie, kiedy trwała ta, ta operacja militarna w Górskim Karabachu, czy napływ emigrantów, którzy pewnie ten żal do Paszyniana będą odczuwać w jeszcze większym stopniu niż ci, którzy wtedy znajdowali się na terytorium Armenii, a dodatkowo jeszcze sprzyjają politycznej opozycji, nie spowoduje jakiejś politycznej zmiany w samym państwie. Oczywiście jest, jest taka, taka obawa, że rzeczywiście ci ludzie zmuszeni do wyjazdu porzucili swoje domy, mówię zmuszeni, chociaż wyjazdy były formalnie dobrowolne, ale że o tej presji mówiliśmy, oni mogli czuć tę presję oni są w, rzeczywiście, w, no tak jak w, wszyscy uchodźcy w, w bardzo ciężkim położeniu. Część z nich zarzuca rzeczywiście zdradę Paszynianowi, że nie wystąpił w obronie ich i tutaj przez całe lata istnienia niepodległej Armenii, przywódcy Armenii byli uważani przez Ormian całego świata w zasadzie, jako, jako ich reprezentanci. To nie byli tylko przywódcy państwa Armenii, ale też tacy liderzy Ormian w Diasporze, Ormian w Karabachu, reprezentanci ich interesu. I tutaj y, oni, oni, oni zawiedli. Oczywiście y, pomoc była niemożliwa. Y, y, po pierwsze właśnie, tak jak wspomniałeś, Paszinian nie chciał w, plątać Armenii w wojnę, którą by pewnie przegrał już nie, nie tylko chodzi o dysproporcje sił, ale o to, że Moskwa, która jest sojuszniczką Armenii, zapewne by nie interweniowała i nie pomogła Armenii, bo Paszynian nie jest jej faworytem. Paszynian doszedł do władzy w wyniku rewolucji, to się Moskwie nie podobało. Wcześniej głosił antyrosyjskie hasła, teraz też takie hasła antyrosyjskie głosi i on się nie cieszy najmniejszym zaufaniem Kremla. No ale poza tym też Paszynian, jako człowiek niezwiązany bezpośrednio z Karabachem, on chce wreszcie uregulować relacje z sąsiadami, z Azerbejdżanem, ale też z Turcją, a tego no, nie zrobiłby, angażując się w sprawę Karabachu. On musiał po prostu uznać Karabach za część Azerbejdżanu no i musiał zdać, znaczy wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, w jakiej się Armenia znalazła. Po wygraniu na początku lat 90. wojny, ona się znalazła w, w faktycznej, może nie blokadzie, ale znalazła się w takim ślepym załuku. Ominęły Armenię wszystkie szlaki komunikacyjne, ważne, prowadzone Prowadzące przez region. Jedyne otwarte granice na północy z Gruzją i na południu z Iranem. Dwie najdłuższe granice, przede wszystkim z Azerbejdżanem, ale też i to z Azerbejdżanem właściwym i, i z Republiką Nachiczewańską, ale też granica z Turcją, były zamknięte. Armenia bardzo cierpiała gospodarczo, czyli jakby wygrała wojnę, przegrała, przegrała pokój i Paszynia chciał z tym skończyć. Jedną możliwością była właśnie taka decyzja, jaką on podjął, czyli odcięcie. Się od Karabachu, za wszystkimi tego konsekwencjami, czyli właśnie oskarżeniami o zdradę, o to, że naraża na szwank dziedzictwo Ormian, którzy, którzy w zwartej grupie ten Karabach od, od, od bardzo dawna zasiedlali. To jest jeszcze czym otwarta sprawa, co będzie z tym dziedzictwem kulturowym, które nam zostanie. Więc, więc oczywiście te konsekwencje były do przewidzenia i one spotykają Paszyniana. Teraz, czy ta opozycja będzie na Tyle silna, żeby go spróbować odsunąć od władzy. No próby na pewno będą czynione. No i tutaj być może też Moskwa jakoś wesprze tą opozycję. Były takie już, może nie wprost, ale aluzyjnie, podpowiedzi, że Paszynian jako przywódca Armenii się nie sprawdził. No i zobaczymy, co, co z tego wyniknie. Tutaj paradoksalnie obrońcą Paszyniana powinien być Azerbejdżan, bo to jest osoba, która chce podpisać porozumienie, chce unormować relacje z Azerbejdżanem i z Turcją. A wiadomo, że gdyby został. Obalony, to następny przywódca Armenii będzie politykiem prorosyjskim, nie będzie chciał tego porozumienia podpisać. Rosja wtedy oczywiście stanie po stronie Armenii i tutaj Azerbejdżan już na jakieś bardziej gwałtowne ruchy sobie nie będzie mógł pozwolić, albo przynajmniej one będą obarczone dużo większym ryzykiem. Więc. Sytuacja jest dynamiczna i myślę, że bardzo wiele się w ciągu najbliższych dni tygodni wydarzy. Jutro będzie 5 października spotkanie premiera Nikola Paszyniana z prezydentem Michalem Alijewym, Alijewem w Grenadzie, w Hiszpanii. Zobaczymy, być może to będzie jakiś przełom w relacjach dwustronnych armeńsko no bo Konflikt karabaski się skończył. Nie ma konfliktu karabaskiego, jest konflikt międzypaństwowy spór Armenii z Azerbejdżanem. Czy dla Rosji to jest wymarzony moment żeby nie tylko sprzyjającym okiem obserwować to, ten rozwój sytuacji politycznej w Armenii, ale, pomóc w jakiś sposób w odsunięciu Paszyniana od władzy. Paszynian nie tylko nie jest faworytem Kremla, ale ostatnio parę takich antyrosyjskich wręcz ruchów wykonał. Ten ostatni to chociażby ratyfikacja statutu rzymskiego, która oznacza, że dziś gdyby Władimir Putin poleciał z wizytą do Armenii, to zostałby aresztowany, a przynajmniej mógłby zostać aresztowany, bo to oczywiście nie jest oczywiste. Ze względu na to, że jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Tak, no to wczoraj ta ratyfikacja miało miejsce 3 października. I ona została odebrana przez Moskwę jednoznacznie jako antyrosyjski gest. Bardzo y, skrytykowane były władze Armenii. Wcześniej takich gestów było kilka, były wywiady paszyniana, w którym on y, podawał wątpliwość y, y, sojusznicze relacje z Rosją. Y, to oczywiście y, się przypomina przeszłość paszyniana, zanim doszedł do władzy, bo potem przez pierwsze lata on starał się być lojalnym jednak y, y, wobec, wobec Moskwy i, i wypełniać te wymogi, które wynikają z y, powiązań traktatowych Rosji. Y, no ale teraz wrócił do swoich korzeni. On yy, będąc jeszcze w opozycji należał, czy przewodził takiemu grupowaniu Jelk, co oznacza wyjście. To właśnie wyjście to oznacza wyjście z tych formatów integracyjnych zorientowanych na Rosję. Yy, no, i, i Rosja oczywiście tego nie zapomniała. To, że teraz paszczon takie gesty wykonuje, czy takie działania wykonuje, yy, to jeszcze tylko pogłębia yy, niechęć do niego. I teraz yy, yy, czy, czy Rosja będzie chciała go, go zastąpić? No musiałaby mieć kandydata. Takim naturalnym kandydatem wydawał się Ruben Wardanian, ormiańsko-rosyjski oligarcha, który jesienią zeszłego roku przyjechał do Karabachu, zrzekł się obywatelstwa rosyjskiego, objął szefostwo rządu nieuznanego Państwa Karabaskich Ormian, no ale tutaj były protesty Azerbejdżanu tak silne, że, że, że on musiał odejść, chociaż pozostał w Azerbejdżanie, a ostatnio został aresztowany, podobnie jak trzech byłych prezydentów nieuznanych Republiki Górskiego Karabachu, więc tutaj takiego lidera wyrazistego brakuje. Polityka Armenii, jak na całym Kaukazie, jest bardzo spersonalizowana i bez wyrazistego lidera, który stanąłby na czele protestów z jakimś Chwytliwym hasłem. To trudno sobie wyobrazić powodzenie takiej akcji właśnie odsuwania paszenia nad władzę, chociaż oczywiście nie można wykluczyć rozmaitych tutaj scenariuszy i z pewnością Rosja będzie chciała w Armenii zostać. No, ma bardzo szerokie instrumenty, ma bazę wojskową, ma wojska ochrony pogranicza, ma kontyngent sił pokojowych, ma kontrolę nad ważnymi sektorami armeńskiej gospodarki. Tych instrumentów Momentów jest bardzo dużo. Natomiast tutaj deklaracje Armenii są jednoznaczne. Ta, ta, ta chęć zmiany kursu na, 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 na prozachodni ekspresji z werbi została zadeklarowana. No i Rosja mimo zaangażowania przede wszystkim w swoją agresję na Ukrainie, będzie starała się pewnie tam swoje wpływy utrzymać. I tak to jest, to jest, to jest dobry moment, można powiedzieć, dla niej, żeby, czy ostatni moment, żeby żeby zainterweniować. Zobaczymy, czy jej się to uda. Tak jak powiedziałem, musiałaby znaleźć jakiegoś silnego lidera. Wszyscy poprzedni liderzy, czyli Robert Koczarian, Sir Sarkisian, ci prorosyjscy prezydenci Armenii, którzy do, do 2018 roku rządzili, ono, oni się nie cieszą popularnością w społeczeństwie, za nimi naród nie pójdzie. Wardanian siedzi, więc zobaczymy po prostu, jak to będzie się rozwijać. Wojciech Górecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, opowiadał dziś o eksodusie Ormian, a także o możliwym rozwoju sytuacji politycznej w Armenii. Bardzo ci za tą rozmowę dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwa zachęcam jeszcze do tego, by śledzić nasze kanały, zarówno te podcastowe, jak i te kanały wideo, a także stronę internetową Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie regularnie publikowane są nowe analizy, komentarze i raporty. Andrzej Kochut, do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.